Tak po ludzku sobie dzisiaj rano pomyślałem, że czy nie jest ci ciężko tak na sercu, że musisz przyjechać na spotkanie z dziennikarzami, kiedy wiesz, że dzienniki rozpisują się o twoim życiu prywatnym? W ogóle mnie jest ciężko. No dlaczego ma mi być ciężko? Nie mam wpływu na to, o czym piszą dziennikarze. Nigdy nie rozmawiałam na temat mojego życia prywatnego. Szczęśliwie mam grupę przyjaciół i rodziny, z którymi mogę rozmawiać na tematy prywatne i nie zwykłam rozmawiać na tematy intymne z obcymi ludźmi, więc nie, w ogóle mi nie jest ciężko. Nie ma złych pytań, są tylko złe odpowiedzi. Ale jesteś taką osobą, która na przykład w tej sytuacji do końca będzie chciała chronić swoją prywatność? Czy na przykład przyjdzie taki moment, że wiesz, że wydasz jakieś oświadczenie, żeby po prostu już zakończyć falę różnych spekulacji? Oświadczenie, no proszę cię, no jakie oświadczenie? No to nie wiem. Czym innym jest internet niż paniami, które kiedyś znaliśmy z blokowisk, które układały sobie poduszki na framudze od okna, po to, żeby im się nie odciskało drewno i patrzyły sobie. I co, wydanie oświadczenia to jest to stanięcie na środku osiedla i krzyczenie: drodzy sąsiedzi, chcę was poinformować, że... No nie, no to jest żenujące, no przełóż to sobie na swoje życie. Jak cokolwiek się dzieje w swoim życiu, to co, dajesz oświadczenie gdziekolwiek? Sobie po prostu pomyślałem, że niektórzy po prostu już mają dość tych telefonów, które może się rozdzwaniają. Ale do mnie absolutnie nikt nie dzwoni, ponieważ do mnie dzwonią tylko osoby, które znam i lubię. Jak do mnie dzwoni ktoś, z kim nie chcę rozmawiać, to po prostu nie odbieram tego telefonu. Życie jest prostsze, no przejmuj się rzeczami, na które masz wpływ, a nie tymi, na które wpływu nie masz, więc... To absolutnie wybrałam taki zawód, a nie inny. Ma bardzo wiele plusów i rzeczy, które są piękne. Łączy się też z rzeczami, które są niemiłe i niewygodne. I jakby jestem dorosłym człowiekiem i dokonałam takiego wyboru i to są jego konsekwencje, więc wiesz, no co, mam chować się w tym momencie gdzieś pod kołderkę i nie rozmawiać i mówić nie, to ja w ogóle nie rozmawiam na żaden temat. No, możemy sobie porozmawiać o tym, dlaczego nie rozmawiam o życiu prywatnym, ale to też jest jałowa rozmowa. Wielokrotnie już podejmowana, ale ja bardzo cenię, że stworzyłaś sobie komfort choćby tego nieodbierania telefonu i wiesz, to być może wydać oczywiste, ale nie wszystkie nazwiska sobie tak z tym radzą. Także może stąd to moje pytanie. Obserwuję różne sagi, które się toczą na łamach mediów i one są dla mnie wstrząsające. Jest dla mnie wstrząsająca historia pewnej aktorki i jej męża i z alkoholem w tle. I jest ona dla mnie bardzo smutna i gdzieś tam to są takie rzeczy, gdzie sobie myślę, że nie powinniśmy patrzeć, nie powinniśmy pozwalać na pewne rzeczy i nie wolno, ja też jestem dziennikarką i mam swoje granice, nie wolno być hieną w życiu i to jest po prostu to, co mówił profesor Bartoszewski, że tu należy być porządnym człowiekiem. Myślę sobie, że to jest najważniejsze w życiu. Super, dziękuję ci pięknie, udanego dnia. Dziękuję bardzo.